minister wszedł, zgarnął się wieczorem w klubie i mówił tak, słuchajcie, z tym królem to wytrzymać nie może. Jakiś demokrata albo coś takiego, on mi mówi, że on chce wysiąść gdzieś z kalety na placu Krywi i ściskać ręce prostemu ludowi. Ja mówię, że prezydent, no nie można, no, zaraził, że prezydent tym mością kamieniem rzucą, prawda, kijem zieloną, lub słowem poczęstują, prawda, no jest z nim, uparł się. Trudno, pora, tularze święta, wysiadł, ucisnął 387 rąk, wszystko pojawić. Otóż, jeżeli pan generał Czesław Kiszczak miał przekazać władzę opozycji, no to oczywiście, jako przystało na porodnego ministra, mógł oddać władzę tylko ludziom, którzy miał zaufanie. A do kogo może mieć zaufanie minister spraw wewnętrznych kraju politycznego, jak i do swoich agentów? Dlatego wszyscy, czy prawie wszyscy, przy stole, to byli po prostu agenci bezpieczni. Trzecia Rzeczpospolita została po prostu zbudowana przez służby specjalne i musi państwo sobie z tego zdać sprawę. Przy ogromnym stole zapadła decyzja, że prawica w Polsce nigdy nie się nie odrodzi i nie będzie. Natomiast nie wiem, kiedy pokazują w telewizji, prawda, ośmieszają jak mogą normalnie. Także i oczywiście oni wierzyli, że będą rządzili do końca. Taki idiota w Japonii nazywał się Fukuyama. Napisał taką książkę, z której wynikało, że już do końca świata będzie trwał ten ustrój, który trwa. Oczywiście wetowany, prawda, nagradzany wieloma nagrodami, no bo ci, co rządzą, byli zadowoleni, czyli rządy będą trwały do końca świata. Tylko jest jeden drobny problem, bo mogłyby trwać, gdyby to rządy bankrutują. Albo takie stare powiedzenie, o którym mówił Robert Townsend, szef firmy Avis, książkę napisał Abyss Organization i powiedział, że ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Więc właśnie w tej chwili na naszych oczach bankrutuje ustrój nazywany tam socjaldemokratyczny, prawda, już mówią socjalliberalny. Ten ustrój bankrutuje. Jak państwo wiecie, Stany Zjednoczone są zadłużone na już 16 bilionów dolarów. Niemcy przekraczają 2 biliony, no Polska ma bezkrownie tutaj wygląda na tym tle, bo tam tylko niecały miliard złotych, prawda? Podobno właśnie dzisiaj się zawiesił zegar Balcerowicza, ponieważ tam był do zabrakło cyfr, prawda? Przekroczył milion i niestety zabrakło cyfr, zegar się zaciął. Ale, proszę Państwa, to jest jakieś tak szokujące w końcu cenach, prawda, zadłużenie. Chciałem zwrócić uwagę, że na przykład zadłużenie nasze wynosi, w tej chwili te nominalne, wynosi 20 tysięcy złotych na obywatela. Ale ostatnia reforma emerytalna oznaczała kradzenie każdego Polaka na 100 tysięcy złotych, a każdej Polki na 150 tysięcy. Żeby zdać sobie sprawę z tego, co oznacza ostatnia reforma emerytalna. Tak? Ludzie będą przez kilka lat dłużej płacili składkę emerytalną, a kilka lat będą krócej brali emerytury. To jest ograbienie ludzi na potworne pieniądze. Bardzo wiele osób nie tylko nie dożyje na emerytury tej operacji. Oni się tak zaoszczędzą i jakoś jedyne przeżywają, to przeżyją również na poziomie 20-30 tysięcy na głowę mieszkańcy. Ale to jest jednak bardzo poważne. Ten ustrój bankrutuje, bo ten ustrój dlaczego bankrutuje? Bo jest oparty o niewłaściwe zasady. Nasza cywilizacja, nie tylko Polska, ale cała ta cywilizacja, była oparta o pewne, powtarzam, pryncypie, pewne zasady. To jest tak jak z genami. Różne organizmy mają różne geny, te, które mają właściwy zestaw genów, te wygrywają, a te, które mają niewłaściwy zestaw genów, to wegetują albo w ogóle wybierają. No i to samo jest dokładnie z cywilizacjami. Jedne cywilizacje się rozwijają, drugie wybierają. Te geny to są zasady, które się kierują cywilizacji. Mieliśmy takie zasady, na przykład pamiętaj o wschodzie, byliśmy przychodem w zgodzie. Były takie zasady naszej cywilizacji, które mówiły, że co nie pracuje, niech też imieje. To święty Paweł akurat, były takie zasady, które mówiły, że prawo nie działa wstecz. Dzisiaj już działa jak najbardziej, gdyż była zasada, że to trzeba udowodnić człowiekowi winę, a nie on ma dowodzić, że jest niewinny. Dzisiaj trzeba udowadniać, że jest się niewinny.
Ma taka zasada, że ludzi się torturuje, prawda, ludzi, prawda, coś normalnego nie ma. No i jakieś takie inne zasady. Kiedy wierzono w te zasady, jakie były tam te 100 lat temu, tą myśl wiali ludzie podbili cały świat. Bo mieliśmy dobre zasady. Skąd ja wiem, że dobre? No bo cały świat, prawda? Gdyby dobre były zasady murzynów, to murzyni podbili cały świat. Ale nasze były dobre, bo myśmy to myśli wyłączyli. Jest jasne, proste i oczywiste. I proszę Państwa, podbiliśmy obie Ameryki, Afrykę, Australię, Nową Zelandię, spory kawał Azji. I wielu czarnych podbili całą Azję. A wtedy Biały Kraj uszanowano. Dwa bataliony wojsk niemieckich, prawda, mogły przejść przez całe Chiny. Nikt ich nie zatrzymał. Mieliśmy dobrą technikę, dobrą organizację. Morale ludzi było wysokie. No ludzie byli dobrze wyedukowani, wychowani. Prosta sprawa. Biały człowiek był powszechnie na całym świecie szanowany, niemalże padano przed nim na twarz. Prawda? Bo miał tę technikę, miał wykształcenie, miał organizację. Proszę Państwa, to się skończyło. Od 100 lat zaczęła erozja tych zasad, zastąpiono je odwrotnymi, a Czerwona Hołota, która rządzi obecnie w Brukseli, otwarcie głosi dokładnie odwrotne zasady. Ona nam je narzuca i każe nam przepraszać za tą cywilizację, każe nam przepraszać za to, co myśmy robili. Krótko mówiąc, jak mówił kiedyś taki sowiecki dysydent, nazywał się Edward Kuzniecow, ten porwał samolot tam Związku Sowieckiego, skazany na karę śmierci, bo ułaskawiono go potem. Otóż on mówił tak, socjalizm właściwie niewiele wymagał człowieka. Wymaga tylko, żeby pokochał to, co normalny człowiek nienawidzi i znienawidził to, co normalny człowiek kocha i już socjalizmie można żyć normalnie. Normalny człowiek uważa, że jak człowiek nie pracuje, no to ma żyć w nędzy, a jak człowiek pracuje, to ma żyć w bogactwie. Dzisiaj się uważa, że porówno temu, kto pracuje, zabiera się podatek dochodowy, jego pieniądze, temu, kto się nie pracuje, się opłaca i to jest dobrze. To jest źle. Ja jestem człowiekiem prawicy, ja uświadczam, że lepiej 100 złotych poczeć, i spalić i dać bezrobotnemu, bo to jest nie tylko zmarnowanie 1000 złotych, to jest demoralizacja. Tego człowieka uczymy, że można żyć bez pracy. Ten, który dał za darmo czy nam pieniądze, powinien pójść do więzienia za demoralizację ludzi. A? Nie tylko zmarnował pieniądze, ale jeszcze zdemoralizował człowieka. Zmarnowanie za darmo jest jednym szczerze. Kto nie pracuje, niech to się nie je, mówił wyraźnie o świecie prawa. Także my, prawice, mamy oczywiście dokładnie odwrotne zasady niż ta Czerwona Hołota, która teraz rządzi i oczywiście nas nie lubią, tak samo jak my ich nie lubimy. My uważamy, że prowadzą nas do zupełnej ruiny. Skąd wiemy te ruiny? Trzeba patrzeć na świat, jak wygląda. Proszę zobaczyć, że na przykład Chiny mają nadwyżki budżetowe liczone w bilionach dolarów. Natomiast Stany Zjednoczone mają 16 milionów długów i tego. Patrzymy na świat, prawda, który jest zadłużony. Patrzymy, jak jest rozwój gospodarczy. Jak byłem młodym człowiekiem, to nikt mnie nie oszukał, że Polska się buduje na górę, patrzyłem, gdzie budują, patrzę chmur, nie? Powstają w Stanach Zjednoczonych, prawda, czy gdzie indziej. Mam do Państwa pytanie. Jest taka strona skyscrapers.com, można sobie znaleźć 300 najwyższych drapaczy gór na świecie. Proszę mi powiedzieć, w pierwszej setce